parę refleksji historycznych na temat naszego koła. Tutaj takie motto chińskie, prawdopodobnie bardzo stare. Myślę, że to odpowiada temu, czemu ma służyć koło naukowe i właśnie temu postępowi związanemu z rozwojem i również z tym, że młodzi ludzie tutaj do nas dołączają i tutaj właśnie mają dużo, coraz więcej do powiedzenia. No pytanie, dlaczego to koło w ogóle powstało? No najpierw był pomysł. Pojawili się ludzie chętni. Młodzi studenci, o których będę jeszcze mówił, zainteresowani mikrobiologią, kardiologią. No i jednak bez pasji, bez zaangażowania, bez jakichś większych potrzeb niż przeciętnie, to też nie byłoby możliwe. Na szczęście możliwości takie były. Wielka była również, było wielkie wsparcie ze strony kierownictwa kliniki, dyrekcji instytutu. W związku z tym to powstało no właściwie w momencie, jak tylko ta idea się rozpoczęła. No trochę też o takich prahistorii powiem, bo no to się to nie wzięło. Zresztą przed chwilą rozmawialiśmy z panem profesorem Dziadkowiakiem, który też wspominał, jak sam pracował w kole naukowym. Potem z tego koła przeszedł do pracy no, dojrzałego lekarza, profesora, twórcy naszego instytutu kliniki. Więc te początki właśnie w kole naukowym to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Zresztą to pochodzi takie przekonanie, jak to w ogóle wygląda. Ja zacząłem kole naukowym na fizjologii. To na fizjologii eksperymentalna i tam no, robiliśmy ciekawe eksperymenty na zwierzętach. Dotyczyło to głównie kody drążenia, dotyczyło serca, więc już taki przyczynek do kardiochirurgii. Bo te przyczyny były na operacje kardiochirurgiczne z tego, to były lata 60. 70. I równocześnie wracałem do radiostemii. Więc to takie były już pierwsze kroki. I to potem też owocowało tym, że ten pomysł zaczął się wdrażać. Tu są jeszcze obrazki archiwalne właśnie z fizjologii. Tu jest profesor Cisło i pieski nasze tutaj. To było kameralne, tam w porywach było 4 osoby, ale regularnie nas dwóch tutaj działało. W 1979 roku powstała klinika i instytut, a w 1981 roku ta klinika stała się przewodnia nauczania. No więc tutaj były takie dobre podstawy, żeby koło naukowe założyć i też ta idea powstała i w 1981 roku to koło się pojawiło. Pierwsze zebranie było pod koniec stycznia 1981 roku. Było na nim 19 osób i to są członkowie, założyciele. No ja się zająłem opiekuństwem, a pierwszym przewodniczącym koła został tu obecny dr Kapelak Bogusław. Proszę pokazać. W niezwykle szybkim tempie koledzy przygotowali pracę, zresztą bardzo dobrą, o lęku związanym z operacją. I nawet lepiej niż te wszystkie testy psychologiczne wykazali, kiedy ten lęk jest największy. Ten lęk się okazuje, jest największy dla mnie po operacji. Tutaj jest ta grupa założycielska. No tu wszystko znane osoby. Ten gość też jest znany, prawda, wszystkim. Też był tutaj, tak. No i tu jest spotkanie z okazji trzeciej rocznicy istnienia koła. To było takie właśnie towarzysko-naukowe spotkanie kameralne, ale to ma dużą wartość historyczną, te obrazki. Tutaj z kolei, no bo nie ma dobrej funkcji, jeżeli nie ma jakichś przywódców, studenci wybrali sami, bez jakichś nacisków, bez jakichś tutaj z mojej strony sugestii, po prostu sami wybierają swoich przewodniczących. Tych przewodniczących do tej pory mamy 22, w tym kilka pań. W tej chwili mamy prezesa w trzech osobach, ponieważ główny prezes Piotr Mazur, wiodący,
no wyjeżdżał na studia też za granicę. Wtedy już pani doktor Ewelina Nowak spełniała tą funkcję i też kolega Paweł Kozik, który w tym momencie za ekologię, ale za chwilę przyjdzie, także chyba będzie można też uściskać, to oni tutaj działają we trójkę. No to państwo widzicie różne znane osoby na tej liście. Cel pracy, cel tego koła to jest poszerzanie wiedzy, umiejętności poza program nauczania. I tutaj dużą rolę mają studenci, bo wybierają sobie tematy, które trzeba poszerzyć, omówić i to jest tak dobra rzecz. To oczywiście też sprzyja przygotowaniu do zawodu. Jest możliwość poznania takich nowych metod i diagnostycznych, i operacyjnych. Również nauka przygotowania prac naukowych, także i owocująca prezentacjami kongresowymi i nagrodami też, bo te są oceniane na studenckich konferencjach i również publikacje. To też oczywiście ułatwia wybór zawodu, bo koledzy wiedzą, czym grozi, na przykład jeżeli myślą o kardiochirurgii, czym grozi ta kardiochirurgia, a my też wiemy, kto chce być tym kardiochirurgiem. No oczywiście to potem wyniknie z liczb, które podam, no nie wszyscy mogli dostać, nie wszyscy chcieli być kardiochirurgami. W sumie wiele różnych specjalności prezentują nasi koledzy. No i oczywiście to jest, można powiedzieć, takie przedszkole dla młodych kadr. On się wywodzi blisko naszych kolegów chirurgów. Formy pracy są zróżnicowane, zarówno indywidualne, to przede wszystkim dotyczy prac już naukowych, no bo to w małych zespołach się dzieje, czy pojedynczo nawet, i zespołowe. Takich spotkań organizujemy cały szereg rocznie i tam koledzy prezentują rozmaite tematy. Także już tu się uczą, jak prezentować. Mają możliwość poszerzania tych właśnie wiedzy o diagnostyce, operacjach. Wielokrotnie obserwują operacje i nawet asystują do operacji. Pracują naukowo, uczestniczą w konferencjach. Również tutaj szereg razy organizowaliśmy warsztaty kardiochirurgiczne. Zresztą film 3D będzie tutaj prezentowany i można oglądać w takich specjalnych okularach. Także proszę się wymieniać. Nawet mamy takie wyjazdowe posiedzenia w górach, rozwinięto stronę internetową, no i oczywiście dążymy do rozwijania i wprowadzania nowych form. Tu jest właśnie taki widoczek z tych warsztatów kardiochirurgicznych. 10 zespołów kilkuosobowych dostaje serce zwierzęce i może tutaj sobie różne rzeczy robić. Także tutaj są z jednej strony przypomnienia anatomii, no oczywiście to nie jest ludzka anatomia, ale podobna. Odpowiednio sobie tam preparujemy serca, a potem to, co przecięli, to zeszywają. I przyszywają protezy, przyszywają jakieś fragmenty naczyń, także ćwiczenie techniki chirurgicznej. Tu z kolei jest ten wyjazd właśnie z góry. No dość duża grupa się tam zawsze udaje, nawet są osoby, które specjalnie się zapisują do koła, żeby wziąć udział w tym wycieczce. Ale nie jest to tylko przyjemność, bo tu jeszcze ogniska są, ale oczywiście jest też praca naukowa. No i teraz trochę statystyki. Do tej pory do koła należy w tym momencie 810 osób. To jest stan na dzień dzisiejszy. Rocznie od 10 do 112 w tym momencie należy. W tej chwili 112 osób jest zapisanych. Oczywiście z nich systematycznie działa około 70, czyli no w sumie duży odsetek. No i tutaj też jaki jest podział. No trzeba powiedzieć, że panie bardzo się interesują kardiochirurgią, a może przyszłymi kardiochirurgami, trudno powiedzieć. No w każdym razie prawie nawet najzagorzawsze feministki byłyby zadowolone, mam nadzieję. No i teraz pytanie, jakie najczęstsze imię występuje wśród pani na tym kole? To skarby. No oczywiście Anna. Zresztą w Polsce jest 1 200 000 pań, które noszą to imię, więc... I no, dopiero następne imiona, czyli Katarzyna, Małgorzata, to jest... Nawet nie jest razem tyle, co Anna.
zebrań mieliśmy 500. To jest 500. zebranie, to bez naciągania. Po prostu tak wyszło ze statystyki. To jest 500. zebranie naszego koła, takie właśnie ogólne. No i też trochę statystyki. Koledzy, koleżanki, koledzy wykonali 176 prac jak do tej pory i one były przedstawiane na rozmaitych kongresach. Były to i studenckie, ale były też tak zwane dorosłe. Były to kongresy Towarzystwa Kardiologicznego, były to kongresy Polskiego Towarzystwa Kardiologów i również brali udział w europejskim zjeździe EuroEcho ze swoją pracą. Na studenckich konferencjach no, ponad 1/3 tych prac została nagrodzona. 11 prac zostało opublikowanych, w tym impaktowych czasopismach, a w sumie 69 rozmaitych kongresach kolegów uczestniczyli. Oprócz tego, poza tą naszą działalnością taką bezpośrednio studencką, bardzo chętnie i gremialnie uczestniczą nasi członkowie w rozmaitych warsztatach. To są regularnie warsztaty echokardiograficzne, holterowskie, elektrokardiologiczne, flebologiczne i tak dalej. Także jest cała masa. Ja tu ich nawet ilości nie podałem, dlatego że to jest rokrocznie, systematycznie ten udział. No i parę takich, no trzeba się pochwalić trochę, bo samochwalstwo jest takim najczęstszym, prawda, najczęstszą przywarą rozmowy, więc się chwalimy. Więc to koło już od dawna zajmuje różne dobre miejsca. I tutaj, no myślę, że tu koło mnie są puchary. Bardzo dobry dźwięk, to jest ufundowane przez prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Dwukrotnie nasze koło zrobiło, a w ogóle przyznano 4 razy tylko. No i rokrocznie tutaj się pojawiają te nagrody. Również są nagrody nasze. Tu są te puchary pokazane. To jest entuzjazm tych, którzy zdobyli to pierwsze miejsce w Polsce. Tu jest wręczanie pucharu. Tu jest wyjściowo, prawda, na konferencji pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Gdańsku, co się rokrocznie odbywa, a tu jest na konferencji już Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wręczanie nagrody przez prezesa, to był Michał Tendera, to jest prezesa. No i tu różne czołowe nagrody. Ostatnio w rankingu kół naukowych na naszej uczelni koło nasze zdobyło pierwsze miejsce w roku 2008-2009. Tu mi też przyznano takie miejsce w następnym roku. No i teraz dalsze losy naszych koleżanek i kolegów. W naszej klinice aktualnie pracuje 23 osoby wywodzące się z koła, czyli duży odsetek. W tym 18 chirurgów, 2 kardiologów i 3 anestezjologów. W całym Instytucie Kardiologii około 40 osób wywodzących się z koła. W szpitalu około 6, na Radzie Chirurgii więcej również mamy swoich ludzi, no i w wielu jednostkach naszej uczelni. Również poza nawet Warszawą. No i kariery. Też tutaj możemy się pochwalić, że aż 13 osób zostało profesorami lub docentami w tym czasie. Mnóstwo osób zostało doktorami. No i też różne ważne funkcje są pełnione, dziekana, prodziekana, kierownicy jednostek, ordynatorzy, dyrektor szpitala. Natomiast jeśli chodzi o specjalizację, to się bardzo wszystko rozeszło, prawda, na wiele specjalności. Oczywiście tutaj najbliższa nam jest kardiochirurgia, także jest paru kardiochirurgów dziecięcych, wielu kardiologów, ale naliczyłem, że również około 16 innych specjalności dotyczą zainteresowania naszych kolegów. No i teraz przyszłość. Przyszłość jest w waszych rękach, studentów. Także to będzie takie optymistyczne zakończenie, że koło rozwijając się, bo coraz więcej jest pracujących osób, no, ma szansę dalej trwać i młodzi koledzy będą na pewno szli w ślady starszych kolegów. I myślę, że to będzie takie właśnie zakończenie optymistyczne. Dziękuję.